Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat dotyczy przypowieści o 10 pannach. Jest to przypowieść, która znajduje się w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Pan Jezus tutaj porównuje królestwo z 10 pannami. 10 jest to numer, który odpowiada świadectwu. Świadectwu ludzkiemu, 10, i ta grupa jest podzielona na 2 piątki, i te panny śpią, więc dopóki śpią, nie ma między nimi żadnej różnicy między tymi, które są wewnętrznie odrodzone, jak i tymi, które są wewnętrznie obce Bogu. Z zewnątrz ich świadectwo wygląda identycznie. Jest to oczywiście osądzające dla nas jako chrześcijan, że Bóg przedstawia zarówno chrześcijan prawdziwych, jak i chrześcijan fałszywych, jak śpiące panny. Czyli jedne i drugie posnęły. Pytanie Pana Jezusa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie znowu, pokazuje, że te 5 śpiących panien przedstawiających wierzących ludzi, jak i 5 panien przedstawiających ludzi niewierzących, jest pewnego rodzaju bardzo, bardzo pobudzającą do myślenia krytyką ze strony Pana Jezusa. Światowe, zeświadczałe chrześcijaństwo składające się z ludzi idących szeroką drogą na wieczne potępienie, zewnętrznie jest identyczne z tymi, którzy są naprawdę narodzeni na nowo. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A było z nich 5 mądrych i 5 głupich. Głupie wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą. Lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swymi. A gdy oblubieniec opóźniał się, zdrzemały się wszystkie i posnęły. A o północy stał się krzyk. Oto oblubieniec przychodzi, wyjdźcie na jego spotkanie. Wtedy obudziły się wszystkie owe panny i przyrządzały lampy swoje, a głupie rzekły mądrym: dajcie nam oleju swego, bo lampy nasze gasną. A mądre odpowiedziały, mówiąc: bynajmniej, aby czasem nam i wam nie zabrakło. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I zamknięto drzwi. Lecz potem przyszły i drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on, odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli widzimy, że Pan Jezus mówi, że podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie 10 pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Tym oblubieńcem jest oczywiście Pan Jezus Chrystus. A te 10 panien to przedstawia nam wyznanie chrześcijańskie, chrześcijan. Okazuje się, że w ramach chrześcijan, w ramach tych 10 panien, nie wszyscy byli tacy sami. Drugi wiersz o tym mówi. A było z nich 5 mądrych i 5 głupich. Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga. Jak można być chrześcijaninem, nie wierząc, że jest Bóg i że nagradza tych, którzy do Niego przystępują? No tutaj mamy do czynienia z takimi mądrymi i z takimi głupimi. Te mądre i te głupie różniły się tym, co jest w środku, bo jeżeli
Patrzymy na człowieka, to my nie wiemy, czy on jest wierzący, czy nie jest. Nawet jeżeli głośno zapewnia nas o tym, że jest niewierzący, nie wiemy, czy naprawdę jest niewierzący. I w drugą stronę też to działa. Jeśli ktoś nawet mocno podkreśla, jaki on to niewierzący jest, to ty nie wiesz, czy on naprawdę jest wierzący. Nie wiemy tego. To jest kwestia, której człowiek nie jest w stanie z perspektywy człowieka ocenić. Nie da rady. Głupie wziąwszy lampy. Czym jest lampa? Lampa jest pewnego rodzaju narzędziem do świecenia. O, to wskazuje nam na świadectwo składane przez te panny. Głupie wziąwszy lampy swoje nie wzięły oleju z sobą. Olej symbolizuje nam Ducha Świętego. Pewien wierzący brat z Indii, który był pracownikiem chrześcijańskim w Indiach i był naturalnym Hindusem, kiedyś przyjechał w odwiedziny na zaproszenie misji do Stanów Zjednoczonych, tej, która między innymi wspierała jego pracę. Pooglądał to wszystko, co się w Ameryce dzieje. Odwiedził praktycznie większość stanów, w których kościoły zrzeszone w tej misji się znajdowały. Opowiadał oczywiście w tych zborach o tym, co jest działane w Indiach, jak jest dystrybuowana Ewangelia. I po tych wszystkich spotkaniach ten wierzący został spytany na lotnisku, już jak go żegnali, co ma za wrażenia tutaj z pobytu w Stanach Zjednoczonych. A on bezczelnie odpowiedział: jestem w szoku, jak wiele można zrobić, nie mając Ducha Świętego. Jak wiele pobożnych akcji, pomaganie głodnym, karmienie głodnych, opieka nad matkami z dziećmi nie mającymi domu, opieka nad narkomanami, opieka nad różnymi bezdomnymi i tak dalej. To wszystko pełną parą, same wspaniałe rzeczy. Piękna muzyka w zborze, piękne pieśni chwytające za serce i wyciskające łzy w ilościach okropnych. Piękne aranżacje, piękne pantomimy, dużo akcji, wspaniała literatura wydana na najlepszym papierze. Piękne odcinki na YouTubie, które są perfekcyjne i nie ma tam żadnych potknięć. Cudowne rzeczy. Więc tutaj ten bezczelny brat z Indii stwierdził, że to było bez Ducha Świętego. Być może miał rację. I to by odpowiadało wtedy tym pięciu głupim pannom, które nie wzięły oleju z sobą, ale miały lampę. No ja wiem, dzisiaj to może brzmi dziwnie, bo dzisiaj mamy latarki LED i one długo świecą. No i co z tego, że nie wzięły oleju, tak? No więc w tamtych czasach, było to bardzo dawno temu, w tamtych czasach lampa była na olej. Olej był wlewany do pojemniczka. W tym pojemniczku był zanurzony taki sznureczek, nazywano go knotem. Ten knot pił albo pobierał ten olej z zbiorniczka i był podpalany. I wtedy palił się olej, jeśli był odpowiednio zanurzony w oliwie, to palił się olej. Jeśli było za mało oleju, to zaczynał palić się knot. Oczywiście generalnie knot też się trochę zużywał, ale chodzi o to, że im więcej było oleju, tym knot zużywał się wolniej. Tak samo jest z ludźmi. Jeżeli mamy naszą pracę uzależnioną od działania Ducha Świętego, to wtedy człowiek, który jest tutaj w tej lampie, jak gdyby reprezentowany przez ten knot, w ogóle się nie zużywa albo zużywa się powolutku. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z obłudnikiem religijnym, który nie robi czegoś kierowany Duchem Świętym, czyli jeśli mówi wypowiedź, to mówi ze swojego intelektu,
a nie jest to prowadzenie przez Ducha Świętego. Czyli jest to suchy knot. Tego oleju może tam trochę jest, bo czyta Biblię. No to już jest służba Ducha Świętego, Biblia. I jak dobrze zna Biblię, to wygląda całkiem nieźle, bo to tego oleju z Biblii trochę na niego skapnie. Ale jeżeli to jest jedyny olej, który jest w tej służbie, to ten knot będzie się mocno, mocno zużywał. Widzimy to w różnych służbach typu Świadkowie Jehowy. Oni robią wszystko bez Ducha Świętego, nawet nie wierzą w istnienie Ducha Świętego jako takiego, który jest osobą Bożą i jest Bogiem. Więc jeżeli tego typu osoby pracują, to one się straszliwie męczą. Robią dużo rzeczy bez Ducha Świętego jako Bożego tutaj przedstawiciela Trójcy Świętej. Nie jest to rzecz, która jest bezpieczna. Taki człowiek się wypala. Ale w chrześcijaństwie generalnie jest pełno tego typu osobników, którzy po prostu się wypalają, bo nie robią tego, co Bóg im kazał, do czego Bóg ich prowadzi, tylko robią to, co oni sobie chcą robić. I wtedy to już jest prosta droga do tragedii. Pan Jezus nigdy nic od ciebie nie chce, co by było z twojego ciała. To jest inny ogień. Pan Jezus jedynie cieszy się i pozwala współpracować ze sobą osobom, które się przy tym nie męczą, tylko mają radość z tego. Jeżeli na coś mówisz, ach, jakiś to mozu, to jest to najlepszy sygnał, że masz sobie z tym dać spokój, bo jest to z twojego ciała, a Bóg nie ma w tym żadnego upodobania. Robisz tylko krzywdę. I tak właśnie było z tymi głupimi pannami. Miały zewnętrzne świadectwo, ale nie miały w sobie życia. Nie miały w sobie Ducha Świętego. Męczyły się straszliwie. Narzekały. No cóż, taka praca ciężka. Skąd weźmiemy takie na to działanie? To jest bardzo męcząca sytuacja. Lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swymi. W zasadzie to jest bardzo obraźliwe, bo nazwać osobę, która bierze olej do lampy, mądrą, to jak głupi musi być ktoś, kto nie wziął lampy. To prawie jest jak słynne dowcipy o blondynkach. Przepraszam, blondynki. Ale jest taka seria głupich powiedzonek. Po prostu jest to przecież normalna rzecz, że jak chcesz mieć latarkę, to musisz mieć prąd. Że jak chcesz mieć lampę świecącą, to musisz mieć olej. I tutaj głupie, wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą. Słusznie są nazwane głupimi. I jak głupi jest człowiek, który przybiera postać chrześcijanina, a nie jest pewien, że dziś, gdyby umarł, to poszedłby do nieba. Nie ma pewności zbawienia. Taki człowiek jest jednym z najbardziej pożałowania godnych osobników, jeśli nie ma stuprocentowej pewności, że jest zbawiony i podaje się za chrześcijanina. To jest po prostu głupie. Bardzo głupie. To jest przez słowo nazywane głupie. Słowo Boże rzadko używa terminu głupi w stosunku do człowieka. Używa go właśnie tutaj w stosunku do tych głupich pięciu panien. Używa go do głupi rzek w sercu swoim nie ma Boga. I używa go w stosunku do wierzących Galacjan. Głupi Galacjanie. Za co ich tak nazwał? Za to, że chcieli do zbawienia, które uzyskali od Boga, dołożyć zakon. Zakonu się nie da połączyć z łaską. Ani przed zbawieniem zakon do niczego nie jest potrzebny, ani w trakcie zbawienia zakon do niczego nie jest potrzebny, ani po zbawieniu, do utrzymania zbawienia zakon nie jest do niczego potrzebny. Zakon to jest po prostu całkowicie odrębna zasada współpracy między Bogiem a człowiekiem. Nie da się wymieszać zakonu z łaską w żaden sposób. Ani to nie uszlachetni łaski, tylko ją zniszczy. Ani też w żaden sposób łaska nie uszlachetni zakonu, bo
Łaska połączona z zakonem to jest rozpusta. Czyli na przykład taki człowiek, który twierdzi, że jest pod zakonem, na przykład sobie twierdzi, że będzie przestrzegał sabatu, czyli wolną sobotę będzie miał. Ale ponieważ jest łaskawy, to nie pracuje 12 godzin na dobę przez 6 dni w tygodniu, tylko 5 dni w tygodniu, bo jest łaskawy, prawda? Łaska wymieszana z zakonem. Albo inny sposób, no, że zakon mówi nie zabijaj, nie morduj. No i on będzie tutaj łaskawy dla siebie. Czyli owszem, tak jak Pan Jezus powiedział, nie ma w nienawiści bliźniego, ale od czasu do czasu, jak go poniesie, to raz do roku będzie miał taki dzień nienawiści do kogoś. Albo będzie, nie wiem jak to można sobie wyobrazić, ale mam nadzieję, że już chwyciliście tą zasadę, że tego się po prostu pomieszać nie da, dlatego nawet aż przykładu nie potrafię znaleźć. I teraz głupie wziąwszy lampy swoje, nie wzięły oleju z sobą. Bardzo, bardzo głupie. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Kto nie ma Ducha Bożego, ten nie jest Boży, nie jest Jego. To jest wielka głupota przyznawać się do Boga, a nie mieć pewności, że się jest znanym przez Boga i że się samemu ma wiarę, znajomość Boga. Lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swymi. A gdy oblubieniec opóźniał się, zdrzemały się wszystkie i posnęły. Tak, posnęły. Na początku była gorliwość, wielka gorliwość chrześcijan. Także nawet się potrafiło 3000 w jeden dzień po jednej przemowie obudzić i narodzić na nowo. Kiedyś Piotr powiedział jedno kazanie i się nawróciły 3000 osób. Dziś trzeba powiedzieć 3000 kazań, żeby się nawrócił jeden. I to jest różnica. Dziś chrześcijaństwo śpi, chrapie tak, że nawet piosenki stary niedźwiedź mocno śpi, nie słyszy. Można tego niedźwiedzia kopnąć, nie trzeba łazić na palcach dookoła tego niedźwiedzia, jak jest w piosence. Można po prostu tego niedźwiedzia wynieść z jaskini i zrzucić do potoku. On chrapie i śpi. Takie jest dzisiejsze chrześcijaństwo. I to są właśnie głupie i mądre panny. Jedne i drugie chrapią i śpią. I może im się coś śni. Bo w chrześcijaństwie jest tyle majaczeń i snów dzisiaj, że prawdopodobne jest, że im się coś dziwnego śni. Jednemu się śni sen o jakichś mocach. Chciałby być mocny. Drugi chciałby mieć, nie wiem, bogactwo i zdrowie. I takie sny dzisiaj panują w chrześcijaństwie. Zarówno wśród mądrych panien, jak i wśród głupich. Jedne i drugie śpią zewnętrznie się od siebie. Nie różnią na korzyść w stosunku do drugich. Ale oczywiście mądre mają tą przewagę, że mają olej w swoich lampach. Oczywiście jest to silny argument za tym, że kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony. Czyli jeżeli nawet taka osoba zasnęła, bo też mówi pierwszy list do Koryntian, że niemało zasnęło. Tam co prawda zasnęło prawdopodobnie dotyczy biologicznej śmierci, czyli zejścia takiego człowieka, który już przegiął, ale jeżeli nawiążemy do tego, to zaśnięcie jest też przykładem tego, że zwyczajnie jest się nieaktywnym dla Boga. Jest to tak mała aktywność, że jest niezauważalna. Niektórzy chodzą przez sen, niektórzy mówią przez sen. I tak właśnie jest z chrześcijaństwem, że generalnie te pięć panien głupich śpi, pięć panien mądrych śpi i tak jak lunatyk chodzi przez sen, sobie nawet coś przyniesie, czasem szklankę wody sobie nawet przyniesie z kuchni, tak samo jak gada przez sen, czasem coś powie nawet z sensem, tak samo jest dzisiaj z chrześcijaństwem. Ono śpi. No i potem są pretensje. Jak to? Europa już nie jest chrześcijańska, możemy ją nazwać kalifatem.
czy to berlińskim, czy kalifatem paryskim, czy kalifatem, ja nie wiem, tam jeszcze jest kilka tego typu ciekawych nazw. W zasadzie można by powiedzieć tęczowy kalifat Berlina albo tęczowy kalifat Paryża, bo to jest takie z różnej strony. I teraz chrześcijanie mają pretensje, że takie coś się dzieje. Ale dlaczego? Jak śpisz, to zajmujesz tylko miejsce, w którym śpisz. Całe mieszkanie nie jest ci potrzebne. Tam reszta może być zagospodarowana. Przecież ty śpisz. Nawet nie potrzebujesz jedzenia, bo śpisz. Nie potrzebujesz nic, bo śpisz. Reszta jest do dyspozycji tych, którzy nie śpią. Tak jest. W akademiku mieszkałem, to wiem. Spałem, bo stół był zajęty przez kolegów. Lodówka była wykorzystana przez kolegów. Zresztą taką zasadę wprowadziliśmy, żeby się nic nie psuło i nie wyrzucało się za dużo jedzenia, że kto pierwszy, ten lepszy. Tylko jak ktoś naprawdę potrzebował rano, pokrzyczał: pasztet żółty jest mój, nie ruszać. Wtedy wszyscy honorowali. Ale jak widzieli, że poszedł już na zajęcia, a pasztet żółty stoi, znaczy, że koniec rezerwacji na pasztet. I tak samo jest tutaj. Koniec rezerwacji na Europę, drogie chrześcijaństwo. Śpicie. A gdy oblubieniec opóźniał się, zdrzemały się wszystkie i posnęły. A o północy stał się krzyk. Oto oblubieniec przychodzi, wyjdźcie na spotkanie jego. Wtedy obudziły się wszystkie owe panny i przyrządzały lampy swoje. A głupie rzekły do mądrych: dajcie nam oleju swego, bo lampy nasze gasną. A mądre odpowiedziały, mówiąc: bynajmniej, aby czasem nam i wam nie zabrakło. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Ciekawa ironia. Kupcie sobie. Oczywiście Słowo Boże mówi o tym, że może być tutaj kupowane bez pieniędzy i zbawienie jest kupowane bez pieniędzy. Jest taka przenośnia, ale nie jest to jedyna możliwość. Jest tutaj generalnie pokazane, że Ducha Świętego kupić się nie da. Zbawienia kupić się nie da. To jest niemożliwe. Niestety być może połowa panien myśli, że można sobie kupić. Dam kopertę księdzu, będę ochrzczony. Dam kopertę księdzu, będę miał inną usługę religijną i dam kopertę księdzu i zostanie zrealizowana jakaś usługa religijna, która mi zapewni miejsce w niebie, odpust albo inne hokus pokus. Nie działa to tak. Niestety albo stety. Stety, tak, bo obrażałoby to Boga, gdyby to można było za pieniądze i obrażałoby to ludzi, gdyby było to za pieniądze. Nie da się kupić. Nic od Boga nie możecie za pieniądze nabyć, naciągnąć go. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. 10 wiersz. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec wraz z oblubienicą i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. To jest bardzo ciekawe. Prawda? A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, to będzie dla ciebie tragedia, gdy dojdzie do takiego wydarzenia. Lecz potem przyszły i drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on, odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie wtedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie. Jak tutaj widzimy, gdy odeszły kupować te głupie, to gdy poszły kupować, przyszedł oblubieniec.
I co się stało? Czy głupie panny zamieniły się w mądre? Nie, głupie panny pozostały, a oblubieniec zabrał pięć mądrych do nieba. Tutaj mamy wydarzenie, które nazywane jest czasami uniesieniem, opisane w 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Inna nazwa to pochwycenie wszystkich wierzących. Inna nazwa to zabranie wierzących. To wydarzenie jest pierwszym wydarzeniem, na które czeka każdy chrześcijanin, który zna Słowo Boże. Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Jana zapowiedział 1 do 3 wiersza, że przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I to właśnie Pan Jezus obiecał, że idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę i wezmę was do siebie. Przygotowanie miejsca przez Pana Jezusa miało miejsce na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. Że to stało się wystarczające i jest doskonałą ofiarą, zostało potwierdzone przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I stąd wiemy, że miejsce w niebie dla chrześcijan już jest przygotowane. Zatem jest od tamtej pory kolejny punkt czasu, to jest właśnie pochwycenie, zabranie wszystkich wierzących do nieba. Mogło się to stać bezpośrednio po pięćdziesiątnicy. Mogło się to stać tydzień po pięćdziesiątnicy. Ja tylko mówię o możliwości. Nie stało się tak. I do dziś czekamy na ten pierwszy punkt czasu. To jest pierwszy punkt czasu, który uruchomi Boży zegar. Nie ma przed nim żadnych rzeczy zapowiedzianych. Wypatrywanie innych jakichś znaków powtórnego przyjścia Pana Jezusa jest straconym czasem, ponieważ pierwszym punktem jest zabranie wszystkich prawdziwych wierzących do nieba. I to jest właśnie tutaj widoczne. A ponieważ już oczekiwano przyjścia Pana Jezusa Chrystusa zaraz po pięćdziesiątnicy, zaraz po powstaniu Kościoła i czekano, czekano, czekano kolejne 100 lat i każdego dnia mówiono, jeszcze dziś może przyjść Pan Jezus. My też dzisiaj mówimy, jeszcze dziś może przyjść Pan Jezus. Pan Jezus może przyjść, zanim ten odcinek trafi na YouTube'a. Tak uczy Pismo Święte. Człowiek jest niestety niewierny i człowiek, jeżeli tak codziennie jest mówione, tak, to już może być dziś. I tak się dzieje przez 10 lat, 100 lat, 150 lat, 500 lat, 1500 lat, 1900 lat. To zaczyna używać takiego terminu, że Pan odwleka z przyjściem. I tutaj właśnie jest widoczne to, że panny twierdziły, że jak się okazało, że Pan opóźniał się, to jest piąty wiersz, a gdy oblubieniec opóźniał się, zamiast ciągle czekać, że to może być jeszcze dziś, panny się zdrzemały i śpią, śpią. I ta piosenka o starym niedźwiedziu powinna być o pannach. Że mądre i głupie panny mocno śpią. My się ich nie boimy, na palcach nie chodzimy, bo i tak śpią. Lecz potem przyszły i drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. Niestety, zamknięto drzwi. A gdy odeszły kupować, przyszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Te, które były gotowe, to są te, które przedstawiają chrześcijan, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony i będziesz zabrany w tym pochwyceniu. Natomiast jeśli nie uwierzysz,
to pójdziesz do piekła. Na zawsze. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla ciebie. A on odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Panny miały wyznanie chrześcijańskie. Chodziły co niedzielę do kościoła. Miały różnego rodzaju sakramenty na swoim koncie. I płaciły duże pieniądze na chrześcijaństwo. Miały zewnętrzne wyznanie. A Pan Jezus mówi: nie znam was. To jest bardzo podobne do tego, co czytamy w Mateusza 7 rozdział. Tam też mamy te głupie panny widoczne. Tamte głupie panny w tym sennym upojeniu na podstawie swoich różnych wizji wymyśliły sobie bardzo niezdrową aktywność. I ta niezdrowa aktywność przejawiała się w tym, że choć nie miały prawa, nie były upoważnione, to mówiły w imieniu Pana. To jest, znajdujemy to od 21 wiersza rozdziału 7 Mateusza. Kiedyś miałem zamiar oddzielny odcinek nagrać dokładnie o tym 7 Mateusza, teraz tylko o tym wspomnę. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi dnia onego. A co jest wolą Ojca? Wolą Ojca jest wierzyć w tego, którego On posłał. Wielu powie mi dnia onego: Panie, Panie, czy w imieniu Twoim nie przemawialiśmy? I w imieniu Twoim diabłów nie wyganialiśmy? I w imieniu Twoim wielu cudów nie czyniliśmy? A wtedy im powiem: nigdym was nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie rzeczy, do których nie dałem wam prawa. Pan Jezus ich nie posłał, a oni w jego imieniu mówili. To, co mówiliśmy. Knot się palił, nie był zanurzony w oleju. Nie miał oleju. Miał tylko tyle oleju, ile wynikało z tego, że korzystało się z gotowych opracowań chrześcijańskich, takich jak Nowy Testament i Stary Testament i komentarze może napisane przez wierzących. I wtedy tego typu osobnik staje i mówi w imieniu Pana. W imieniu Pana Jezusa prorokuje, opowiada. A prorokowanie to jest takie słowo, które w Biblii pozostało w takiej formie bardzo mocno religijnie obciążonej. Natomiast co do zasady, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, wyjaśnia, że prorokowanie to jest po prostu nic innego jak mówienie do ludzi. Mówienie do ludzi. Więc jak każdorazowo słyszysz prorokowanie, to w głowie pamiętaj, że to chodzi o mówienie do ludzi w imieniu Boga. W imieniu Boga w celu doprowadzenia ich do napomnienia, do pocieszenia albo do pouczenia. Czyli jeżeli ktoś używa Słowa Bożego i przemawia, to po prostu prorokuje. To nie zawsze jest związane z przewidywaniem przyszłości. Przewidywanie przyszłości jest również prorokowaniem, jeżeli jest mówione do ludzi, ale nie jest to jedyna forma prorokowania. Prorokowanie to jest generalnie mówienie do ludzi ku zbudowaniu, ku napomnieniu, ku pocieszeniu. I teraz widzieliśmy, że oni mówili, umieli robić różnego rodzaju znaki i cuda i generalnie byli to ludzie, którzy wyganiali, twierdzili, że umieją wyganiać i wyganiali diabły z ludzi. Bardzo ciekawe, że Pan Jezus twierdzi, że ich nie zna. Prawda? Oni tyle zrobili w imieniu Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi: nigdy was nie znam. Kto wy jesteście? Skąd? W życiu nie zamawiałem takiej usługi. Nie robiliście tego, nie dałem wam do tego prawa. To tak jak ty byś miał ładny dom, masz elewację i sobie położyłeś klinkierową, tutaj klinkierowe takie płytki wokół domu, to jakieś modne podobno jest teraz, i masz tak wyłożony dom takimi kafelkami. Kosztowały cię kupę pieniędzy. I przychodzi taki, którego nie upoważniłeś, z pędzlem i ci maluje tą elewację na różowo. Ładny różowy, prawda? Ale przecież ty masz tam klinkierową
klinkierowe wykończenie. To jest takie brązowe a la cegła, a nagle on przyszedł i to pomalował na różowo. Byłbyś szczęśliwy? Twierdziłbyś, że to ty go zamówiłeś? Więc tutaj widzimy wyraźnie, że są ludzie, którzy przybierają pozór pobożności, ale nie znają Pana Jezusa Chrystusa. Mają zewnętrzne wyznanie chrześcijańskie. Potrafią nawet bardzo aktywnie i głośno w imieniu tych chrześcijańskich wartości występować, czasami w telewizji, czasami mówią dużo, walczą przeciwko zabijaniu niemowląt, walczą przeciwko różnym naruszeniom etyki w ich mniemaniu chrześcijańskiej. To są ludzie, którzy twierdzą, że mówią w imieniu Pana Jezusa. Jeżeli taki człowiek nie ma oleju w lampie, jeżeli taki człowiek nie jest narodzony na nowo, nie ma pewności zbawienia, jeżeli taki człowiek myśli, że zbawienie jest z uczynków, czyli myśli, że zbawienie można stracić, nawet jak się na nie ciężko zapracowało, a potem zabrakło do pierwszego i straciło się. To jest takie typu myślenie, że to jest zapłata za coś tam. Nie, zbawienie jest darmo z łaski, niezależne od uczynków. Nie możesz zbawienia stracić, jeżeli już je masz. Nie możesz zapłacić za zbawienie, jeśli go jeszcze nie masz. Te panny myślały, że sobie kupią, że no, pójdziemy na targ, kupimy i zaraz jesteśmy z powrotem. To nie jest flaszka, żeby po nią pójść do monopolowego, jak się na imprezę zapomniało i z flaszką cię wpuszczą. Zapukasz mimo zamkniętych drzwi i cię wpuszczą. To nie to. To tak nie działa. To jest takie głupie myślenie pijaka, że on sobie przyjdzie z albo sałatkę kupi i on już na imprezie jest mile widziany. Tu zamknięto drzwi i nie chciano tych panien, dlatego że one tam zwyczajnie nie pasowały. To już jest za późno. Więc jeżeli nastąpi moment pochwycenia, zabrania wierzących do nieba, a ty jesteś jeszcze niepojednany z Bogiem, to będzie dla ciebie za późno. Za późno będzie, gdy zamkną się drzwi. Jeśli jesteś przeświadczony, że jesteś wśród tych głupich panien, że one reprezentują twój stan, to czym prędzej przyjmij miłosierdzie Boże. Zawołaj do Boga, że potrzebujesz Jego ratunku. Tylko Pan Jezus może cię uratować. Dziękuję za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, 63 500 Ostrzeszów. Jeśli masz życzenie, możesz do mnie napisać SMS-a 791 214 963. Dziękuję za uwagę.